Volvo jest marką, która bardzo mocno inwestuje w elektryfikację swoich samochodów. Poza hybrydami są także samochody elektryczne. Natomiast w ramach grupy, do której Volvo należy, powstanie całkowicie odrębna marka Polestar, która zaoferuje samochody, które mrożą krew w żyłach, będą po prostu miały najwyższe osiągi. Ten samochód Polestar 1 będzie miał około 600 koni. Ale żeby jeździć Polestarem, trzeba ustawić się w kolejce. Do tego przygotować około 10 tysięcy złotych na opłatę rezerwacyjną. Zapisy przyjmowane są od połowy marca tego roku. Według planów producenta tylko kilkaset sztuk tego sportowego coupe ma wyjechać na ulicę. Jest dwudrzwiowy, to jest samochód limitowany w bardzo ograniczonej wersji i on na odrębnym stoisku wraz z Volvo jest dzisiaj w Genewie prezentowany. Do tego aż 1000 Nm momentu obrotowego. Polestar jest hybrydą typu plug-in, której elektryczny zasięg to 150 km. Myślę, że jest to coś niesamowitego, ponieważ ta droga pomiędzy wizją a pomiędzy produkcją w tej chwili w Volvo i w całej grupie, do której należymy, bardzo się skróciła. Produkcja Polestara zacznie się w połowie przyszłego roku.